Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałam zaprezentować suszenie truskawek w takiej suszarce grzybowej, takiej. Tu ułożyłam właśnie pokrojone truskawki. One są jeszcze drogie. Dzisiaj kupowałam po 10 zł, no ale na życzenie jednej osoby właśnie rozpoczęłam suszenie. Pokrojone w plastry. Tutaj jest bardzo fajna taka temperatura wietrzna i cieplutka. Tutaj będzie drugi, prawda? Tu jest druga warstwa. Tak to wygląda. O, tutaj trochę brudne. O, truskaweczki pokrojone. Jedne są w poprzek, drugie wzdłuż. Zależy od wielkości. No i trzecia. Nakładam trzecią warstwę. Myślę, że będą się suszyły około 10 godzin w tej suszarce. Gdyby jutro dopisała pogoda, to na pewno na słońcu wystawię i wtedy będzie dużo szybciej. A na razie tutaj się będą suszyły. Woda odparuje. Można skropić cytrynką troszeczkę, żeby było i takie zakonserwowane będą wtedy takie fajne kwaskowe. Potem po wysuszeniu ułożyć w papierowe torebeczki i wziąć sobie do. Tutaj przykrywam teraz taką jeszcze. O, tak to wygląda, taka pokryweczka. Tutaj jest wentylacja. No i będą fajne suszone truskawki na podróż, czy do szkoły się nie chodzi teraz, ale dla dzieci do szkoły też fajnie, prawda? Ale można gdzieś tam sobie je zabrać albo w domu pogryźć parę fajnych takich suszonych truskawek. Dziękuję bardzo.